Siemano, witam was w kolejnym odcinku z Metro Last Night wersji Redux. Będziemy tutaj grać kolejne DLC-ki. Oddział snajperów, już graliśmy te trzy, teraz pakiet wieży. Aktualnie są to najlepsze sekretarze za pomocą miejsca w internetowym rankingu. Gniazdo pająków, twórca, ocena. Na szczelnictwie próbuje każda broń i wykonuje szereg zadań w muzeum. No tak, bo to są ogólnie, żeby się zobaczyć, jakie są wszystkie dostępne bronie i potwory. Tu są bardzo fajne jakieś misje niżej. Dobra, to może się wzięmy pakiet wieży. Gniazdo pająków. Później. Normalny. Prawdę wybrałem sobie kiepski moment na bycie ranem. Przez tyle lat przygotowaliśmy się do nowych powodzi, prowadzimy dane na obozy, prowadzimy projekty, a teraz już jestem gotowa, ja muszę iść tutaj z RNPP. Pułkownik ma dla mnie jakieś zadanie inaczej, po co już nie wzywał. No ładne, w dzielu. Do wyzdrowienia poступаешь w rozporządzenie naszych uczonych. Oni zajmują się bojowym trenażerem, zaprosili содействие. Нужен опытный оперативник для обкатки, так сказать. Подробности они тебе на месте расскажут. Как из лифта выйдешь, сразу налево. Какой-то симулятор или что-то, жовнежа. Ну, давай, капитан, выздоравливай. И помогай науке. Бывай. Как нога? Лучше? Да, брат. Здорово тебя приложил. Ну, еще месяц, будешь как новенький. Отдыхать некогда. 7 лет, как война закончилась. А мы что? Все сидим в этом D6, наблюдаем. Пора что-то менять. Забиять только на час, добра. Ну то пойдем мы себе тут что-то поробить. Пусть тебе-то не где. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Ага, вот тут и можешь ищ. Все видая. Только тут все двери отвирают. Але ладно, światło świeci sobie tutaj. Witam kapitanie. Planowany jestem szefem zespołu, nazywa się Czuroskresem. Pracujemy nad wirtualnym symulatorem bojowym o podobnej nazwie wieża. Po rozrobotki wirtualnych bojowych trenażerów. Kod temy Baśnia. A to moja prawa. To jest moja prawa Anastazy. Mam się do niego mówić Greg. I tak bliżej. A więc to rzeczy, a to system, który będzie wartestował. Coś jak w Assassinie, ten Assassin's Creed, właśnie ten taki Animus. W общем, coś podobnego. Садитесь в кресло, надевайте очки. Coś podobnego jak Animus w Assassin's Creed, pewnie. Мне кажется, все хорошо. Попробуйте подвигаться, повертеть головой. Итак, это стартовая комната. В ней можно выбрать вооружение. Так, кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Капитан, в следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. Думаю, это будет интересно. Ну что ж, капитан, приступайте. Подойдите к описанию задания и активируйте его. Nieźle na razie.
же амуниции. Chciałem świata powyłączać za późno, czy ty punkt kontrolny. Tak, кажется, теперь все хорошо. И мы уже подготовили задание. Капитан, в следующем испытании вам надо будет продержаться определенное время. Mam nadzieję, że już się kończą oni. Tak nie widzę teraz, gdzie oni są. Dzierży, kamuniaka! Skąd tam jeszcze na magazyn! Fala, ó. Прижал его!
ważne. Przeładować szybko. Poddrawiam, kapitan. Pierwsza misja zakończona po myśli. Kurde, ile tej misji jest? W arsenal dobawlen nowy obrazec oruża kustarnego производства. Obratite uwagę. Zapoznać. I tak, waszym следующим противником будет новая форма жизни. Mutant Tapla. Mutant Talpa Nasuta Merkuloza. Или, как говорят в простонародье, Насач. Теперь вы можете выбрать одно из заданий согласно вашим предпочтениям и возможностям. Własności ciemności, która jest wysoka, najwyższa. No to łatwo sobie znaleźć ten. Nie wiem, czy coś tu zmieniać. Zmień. Nie wiem, czy coś tu zmieniać. Nie chcę, żeby mi się zacinało, przegrzewało. Ale zostawmy tak. Spróbujemy tutaj z tymi teraz. Pierwsza fala dopiero, o kurde, już tyle beczek zniszczyłem niepotrzebnie. Druga fala. Niedobrze. Na razie radzimy tutaj.
Dobra, trzecia fala teraz. Wszystko przeładowane, przeładowane. Bronie są. Skąd teraz idą? Też stąd. Jakiś? Nie widzę za bardzo, czy to jest jakiś jeszcze jeden. O kurde. В арсенал добавлен новый образец оружия кустарного производства. Обратите внимание. Добро. Итак, вашим следующим противником будет новая форма... Добро, если мне еще так играть, так шиже. То есть такие, видите, можно еще побавить в тим. Пойдем себе пограм еще самому. Добро. Гнездо пająков. Każdym się, że są na obszarze miasta, tego wiadomo nic być. Chyba po prostu może teraz już cały most znajdują tajne obiekty wojskowe, których nie ma na mapach. Dobra, twórca, to później sobie przetestujemy, popatrzymy jakie są wszystkie te i to są fabularne dodatki. Paweł, Chan i Anna. Więc tutaj sobie pogramy. Dobra, graj, gwiazdę pająków. За прошедшие после войны годы мы, сталкеры, обшарили в поисках ресурсов все более-менее доступные районы. Видели на поверхности находных те разве, что не безопасности. Этим удивительные были новости о происшествии, которые появились совсем недавно и потому не тронутым. Теперь все метро выглядит военными объектами, не отмеченными на обычных картах. Через пламя. To może być jakieś nawet długie. No, Petrowicz. Aż Petrowicz, gdzie właśnie jest jeden silos. Bacia służył w młodości. To mój ojciec opowiadał mnie. A na kartach jej nie ma. Nie ma żadnej mapy, to już pewne widzicie. Понял, какая загагулина вырисовывается. Понял я, понял. Только что с того, что нету. Мужики туда ходили уже. Не вернулся только никто. А ты откуда знаешь, что туда? Ну, место вроде то. А даже если то, это же не мы ходили. Мы вернемся. Не ссы, Петрович. Давай-ка лучше бахнем за успех предприятия. А чё, давай. Ну, будем. Ах, хорошо пошло. Другое дело совсем. Вот сейчас закурим еще. Тебе прикурить? Ты что, обалдел совсем? Шутки у тебя. Хуже, чем у боцмана. Насчет как маленький. А, ну тебя, юморист хренов. Я-то привык, а новичка вот можешь напугать. Ну так что, идешь с нами? Петрович в обиду не даст. Видишь, какая у него дура. Ну, за удачу. За удачу. Напуяем здесь этих паёнков.
Dwa dni później. Jakaś mała, krótka historia jakaś jest opowiadana. Jakieś trupy dookoła, ja pierdzielę. Kokony owinięci z pająki. Lampki nie mamy? Gdzie mamy iść w ogóle? Masakra, się boję pojemku, to nie jest chyba dobry tryb dla mnie. Ja nie bronię, niczego nie mam. Prawda. Pokazuje, że gdzieś tam, ale co? Znajdź bunkier Piotrowicza, znajdź Simona. Ale ja nie bronię, niczego. Filtry na razie same znajduję i jakieś tej bronie, jakieś pająki. O co tu chodzi? Gdzie w ogóle jestem? Jakieś noże, dobrze, tu światło jest na około wszędzie. Nie poginą te. Ale gdzie mam iść dalej? Tutaj? Dobra, idziemy dalej. To nie działa mi się. Ej, broni nie ma. Czego? Światło jest moją jedyną bronią, tak naprawdę. Światło jest moją jedyną bronią. I ja się udzielę. Spierdzielam. Masakra.
Odnaleźliśmy chyba jednego kolegę. Lampkę będziemy mieć teraz i nożyk mamy. Szybko, szybko go zabić. Dead. Masakra. Dokładnie, tylko tak sobie ten. No właśnie, nie ma co bardzo przeszukiwać tak naprawdę. Idziemy dalej, no. Zabijać te. Zabijemy więcej niż pojęcie. Dobrze mi idzie jak na razie. Tak mi się wydaje, że mi dobrze idzie. Tam jest broń pierwsza. Więc już lepiej jest, coraz lepiej. Właśnie chodzi, żeby jak najwięcej tu używać tej broni. Ja zbieram tu jakiś ogień. Nie wiem, o co chodzi z tym ogniem. Ja będę wytaczał ognia. Zbieram. Poginam te wszystkie. Ale to było. Idziemy dalej. Mamy, musimy iść dalej, teraz to musimy się bardziej spieszyć. Kratek jest tu dużo. I o to chodzi, żeby ich
trochę tu poginęło. Dobra, ale gdzie mam iść właściwie, bo ja teraz nie wiem. Aha, muszę iść na te góry. Chyba. Tu nic więcej, nic nie widzę. Spadaj. Wydostań się stąd. Wydostań się stąd. Dobra, prosta misja, że się stąd. Wydostań. Trzeba pompować co jakiś czas. A, na maksa. Minuta mi została. To już trzeba pospieszyć. Sobie trochę napełnić.
Dobra, tutaj. Możemy iść dalej. O kurde. Ja to... Dobra, to idziemy dalej. Kurde, ja jestem straszny. Nie, właściwie, że dobrze idę, ale idę sobie. Co przy tym mam tu zrobić? Dobra. No co ja tu mam zrobić, bo ja za bardzo nie wiem, o co tu chodzi. Kurde, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Jakieś dźwignie pociągnąć, czy co? Po co ja tu w ogóle szedłem do góry? W jakim celu to było? Szarpane, żeby iść do góry. Dobra, to nic, idę na dół. Ja tylko po prostu miałem, że miałem się przejść tylko do góry. Nie, to jednak tam nie, nie miałem tam wchodzić. Nie mam. Które miejsce jest? Tyle miejsca jest. Dobra. Zespiło mnie do tego miejsca chyba. Nie, ja stąd wyszedłem, dobra, ja stąd wyszedłem. Poszedłem sobie do góry, w tą stronę, czekajcie. No tak, do góry. Kurde, co tu się wydarzyło? Czy tutaj punkt kontrolny?
Ja sobie przychodzę tutaj. Tak naprawdę nie wiem, czy to muszę iść. Podpalam to. Tu się wszystko pali. Właściwie to nie działa mi się, tak szczerze. Rozbijałem. Nie, tu też już byłem. Też nie byłem. Pokazuję gdzieś na wprost. Ale jak na wprost, jak nie przejść? Idę. Jeszcze te pająki wszędzie. One deptają za mną, to mnie też denerwuje. Nie ma innego wyjścia, trzeba iść. Tego pająka nie spodziewałem, że wcześniej trochę to się spodziewałem, że on tu leci znowu. Ja nie trzeba iść do góry. A i tu są przełącznik jakiś, dobra. Zauważyłem tego przełącznika wcześniej. Dobra, wszystko jasne. Ja sobie tu pozwiedzam jeszcze trochę. Tego przełącznika nie zauważyłem po prostu. Dobra, to mam. Sobie założę nowe. Dobra, to wszystko, resztę mam tu. Dobra, dobra. Tu był gdzieś ten przełącznik, czekajcie, nie wiem, tu był ten przełącznik, bo już zapomniałem. Kurde, był tu gdzieś na ścianie. Tu jest. Coś się wydarzyło, ale nie wiem co. Trzeba szukać tutaj.
szukać. Teraz tak, chyba do góry, na dół raczej nie. Mi się wydaje przynajmniej, że lepiej do góry by trzeba iść. Ja tu przeszukuję wszystko, bo może mi się tu coś przydać jeszcze. Typu naboje, jakieś typu paliwko. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Prawie się wydostaliśmy z tego. Mi się wydaje przynajmniej, że prawie nam się już udało dostać z tego. Tu trzeba tylko coś uruchomić. Żeby to uruchomić, to pewnie jeszcze trzeba znowu coś innego uruchomić. Mi się wydaje. Tutaj trzeba iść. Chyba trzeba wszystko spalić. Chyba za szybko to poleciałem z tym. Mocny skurwysyny, mają pancerz. Dobra. Tu jest to gówno. Dobra, teraz będzie po nim. Takie to jest niestety. Wszystko popalone, i o to chodzi. No, nie.
one są coraz gorsze, te pajączki. Coraz bardziej są. Co tu się załączyło jakiegoś sekretu? Dobra, uciekamy stąd. Na światło dzienne. Ukończ etap gniazda pająków. Elegancko udało nam się ukończyć. A na wierzchu nie lepiej. Dobra, jeszcze zobaczymy tylko ten etap twórca, czyli taki nasz sposób na strzelnicy korzyść każdą broń. Spartanin. Dobra, weźmiemy, zobaczymy co to jest jeszcze. Twórca, pakiet dodatkowy. Nie wiem, na czym to polega, ale pewnie tylko przedstawię wszystkie mutanty i te, żeby zobaczyć bronie, jakie są dostępne w grze. Trzynaste piętro. Muzeum. Area, arena, strzelnice, arena, muzeum. Zobaczymy wszystkie potwory, jakie są. A tu jest. O, taki potwór. To jest ten. To można klikać na nie jeszcze? Taki. Taki. Są żołnierze, jacy są dostępni. Ciekawe co się stanie, jak kliknę na nich. O! Snajperzy, tacy. Tacy, tacy. O, Anna. To jest Chan. Co? Tutaj sporo ich tutaj. Paweł. A tych niektórych. O, tu są noisy czy jakoś tak. Ten też jakiś jest, jaki ma oczy takie straszne. Też takie małe. Tu są te pajączki, co nas dookoła. Są dwa rodzaje pajączków, taki i taki bardziej pancerny. Zobaczymy co jest, kliknę. Ten jest chyba straszny potwór. O, to są demony, co są podobno nieśmiertelne. To jest największy niedźwiedź, co żeśmy chyba spotykali. Masakra, a zobaczymy ten, ten też jest dosyć wielki. A, można zmienić animację. Dobra, fajnie, można zobaczyć jakie są te. Dobra, jeszcze przejdziemy sobie zobaczyć. Już tu jesteśmy, a tu co jest? Aha, to jest to samo wejście, dobra. A, przejdźmy sobie zobaczyć strzelnicę, arenę. Z
Strzelnica, na strzelnicę sobie pójdziemy. O, tu są różne rodzaje tych broni. Ich sporo tutaj. Z jakiej broni nie strzeliliśmy jeszcze? Saigi? Saigi, żeśmy nie strzelali, z tego strzeliliśmy. Z tego też. Co to jest za broń? To jest ta i ta jest podobna. Weźmy. Z tego tylko z kołaszka rozstrzeliliśmy. To są dwa kołaszki, czy co to jest? Nie no, z większości strzeliliśmy sobie. Nie wiem, czy tak, ja nie wiem, czy tak dobrze najeżdżam na te bronie. Większość z tych broni strzelaliśmy po prostu z nich. Nie umarły, 30 metrów, dawaj. Ej kurde, ale nie aż tylu. Trudnego przeciwnika co wziąłem. Z tej Saigi tak się nie strzela trochę. Ja w ogóle mnie mogę postrzelić, czy tak nie za bardzo? Chyba nie. Ja pierdzielę, wszystko co nie wniknie. Panie, sto zobaczcie. Gramy w ścianę. No bo jak się ścian wyłupuje, widzicie to? Tak, i mam potężną moc na broń. Zobaczcie. Dobra. Domenu głównego, fajnie się pobawiliśmy. Mnie kolejne wątki to będę osobno przechodził, bo zostały mi tylko rozdziały, czekajcie. Zostaje mi Paweł, Chan i Anna, trzy misje, będę je osobno przechodził.
Dobra, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, wypadki, pa, pa.